Ovechkin. Nadszedł ten dzień. Ostatnia dniówka w PKM-ie, tak. Na ostatnią dniówkę w tej filmie dali mi 130. Linia dla wybranych. Jak patrzę to ponad 4 lata. Tak, dopiero mam chyba 4 raz. Nie wiem, że nagranie będzie na ostatnim dnóweczkę. To jeszcze do tego mamy linię, której na kanale jeszcze nie było, tak? Po wstawaniu z hotelu. Może się okazać, że będzie mała przerwa znowu w nagrywaniu, bo nie wiem, jak się to skończy. Czy nie będzie L4 dłuższego na końcu? No to już inny temat rozmowy, tak. Co do samych wozów, zacznijmy. Nie przepadam za nimi. Raz, że właśnie ten hotel. Kolejna rzecz. Mamy tu tylko regulowaną wysokość kierownicy. Pulpit zostaje non-stop na jednym miejscu. Przez co właśnie tak osoba jak ja, która siedzi wysoko, przyzwyczajona właśnie do jeżdżenia Jelczem, tak. No już mam problem, bo kierownicę mam muszę mieć wysoko, siedzę wysoko, a do przycisku muszę już się schylać, tak? Ręki mi nie wystarczy, tak? Muszę się nachylać do tego miejsca. A jakby był regulowany pulpit, tak, wreszcie innych normalnych autobusów, tego problemu by nie było. Kolejna rzecz, no na starcie muli to niesamowicie. Przyspieszenie to ma zero. Kolejna sprawa. Bardzo długie, jak to nazwać, bardzo długo trzyma hamulec przystankowy po otwarciu i tak dalej. Do tego stopnia, że lepiej jest używać ciepłego guzika, bo po ciepłym guziku szybciej puszcza, tak? Poważnie go mówię. Podoba to są dwie rzeczy. Kierownica jest bajerancka, bardzo fajna, tak? I coś, co w katowickich autobusach występuje tylko w manach. Leczny tandem. Bardzo lubię pracować właśnie z wozami z takimi tandemami. Pierwszą styczność miałem o Lukuszu. Tak, w Lukuszu miałem, jak przyszły te solowice kartony. Thank you.
kolejna sprawa do wozu, jeżeli chodzi oczywiście o kierowcę, tak? Kwestia jest tego typu, że przez długi okres czasu wszyscy sądziliśmy, że naprawdę wersja totalna bida, bez nawet miejsca na ładowanie, na uładowanie telefonu, gdzie sobie wytyczka czy coś, nie ma zapalniczki samochodowej czy jakieś USB. A tu się okazało, że jest miasto USB, ale tak schowane, że nawet powiem wam szczerze, trafić, żeby włożyć kabel, jest bardzo ciężko. Ktoś, kto wymyślał to w manie, to po prostu powinien dostać nagrodę Kobla. Nie Nobla, Kobla. Takie coś. Na początku przyszły te wozy do PKM-u, były naprawdę z nimi takie problemy. Przykładowo z ogrzewaniem, z klimatyzacją, czy z nabiewem. Mimo tego, że człowiek ustawiał, tak, zamawiać z ciepłym czy zimnym powietrzem, tak dalej. Jak było zimno na dworze, miało zimno. Jak było ciepło na dworze, miało ciepło. Kabinerem. Nasadka, co dalej? Sami zresztą widzieliście jako pasażerowie, czy tak dalej, czy kierownicy. Na przykład odpadające odblaski, tak? Po tygodniu eksploatacji już z tego te odblaski poodpadały, tak? Strasznie się czaskały te wozy, trochę tam niepodokręcane, coś porobione, trochę mniej się to czaskało na początku. Co dalej? No, kabina kierowcy, no powiem wam szczerze, no może przyprawić o chorobę zwaną klaustrofobią. Nawet nie ma gdzie dobrze to odbyć, czy plecaka po śniadaniu, czy czymś tak. Co do nagłośnienia, oczywiście założono chyba najtańsze i najgorsze głośniki, tak? Jak się puści delikatnie mówić, to jakąś taką klubową, jak ja to lubię, zaraz na skręconych pasach nawet, tak? Tak ten głośnik chatrzy, że po prostu się nie da opisać. Radio ok, w porządku, są noweczki, ale głośniki tam na tam być. Tu jest więcej minusów mechanicznych, też mosty padają, pyzma na tak dalej. Przewody od oleju, nie oleju, no różne rzeczy, po prostu od płynów podniczowo. No po prostu no, jedna wielka podaszka z tych wozów. Dlatego właśnie przez te many, co przyszły do Katowic 1200 i 800, po prostu no, nie trawię tej marki, tak? Nie trawię, niestety. Man się skończył na drugiej generacji, trzecia, jeździłem 2.39, więc też tak, no wóz trochę dużo starszy, tak, wyeksploatowany, dodatkowo biorąc pod uwagę warsztat PKM, ale no już. Teraz przejdźmy do samej linii. Jak widzicie, wyjechaliśmy z centrum Katowic, zaczęliśmy na przystanku Andrzeja Dworzec, tak? Kiedyś oczywiście, to jest za dawnych czasów, przed jeszcze budową galerii katolickiej, zaczynała z podwórca, tak? Z tego starego autobusowego, normalnie dworca. Później została właśnie skrócona do Andrzeja Dworzec i tak już zostało i tak dalej. Lepsze to nic skrócenie linii do Brynowa. No i jak widzicie, jedziemy sobie już po Piotrady, trochę na 4. Teraz jechaliśmy bliżej osiedla Widoca, ale cały czas będziemy się rozwijać przy autostradzie. Także
długo, bo długo. Do południa spałem, do nocy spałem, rano spałem, bezproblemowo, nawet wcześniej nie powinienem. A teraz jakoś po prostu... Nie wiem, czy ciśnienie, czy coś. Dobra, stoimy, ale nie stoimy. Miałem się sprawdzić, ktoś coś do mnie napisał. Zawrócić na kopalni i się po prostu uderzyć. No już się ludzie dzisiaj do mnie wypisują, tak, że ostatnia dniówka, do której jeżdżę. No niestety robię ostatnie kółka. Jak ktoś chciał mnie jeszcze odwiedzić na linii w PKM-ie, no to niestety mu się to nie uda. No chyba, że jeszcze ktoś będzie na Halębie, jak będę wracał do Katowic, tak? Ale nie przejmujcie się, nie kończę historii z komunikacją miejską. Już od poniedziałku, oficjalnie umowa o pracę, wszystko PPUH Płosok. Tak, już oficjalnie taki pełnoprawny pracownik, tak.
i zaczynamy historię do pracy na umowę o pracę w środę od 23. Niestety na stronie, znaczy na kanale już materiały z PKN Katowice. Aż będą jeszcze, ale te, które były nakręcone przed tym, może to się okaże dopiero później, więc będzie ostatni. Więcej nowych kręconych nie będzie. Chyba że zawitam do jakiegoś kolegi i wstawię mu kamerę do kabiny i się nagra, tak? Tyle. Ale to ja już prowadzić nie będę w tym momencie. Mnie bardzo drażni. To jest też dobre rozwiązanie, ale niestety ludzie nieumiejętnie z tego korzystają. Pasażerowie wciskają, żeby otworzyć drzwi, przyciskiem do odblokowania od razu drzwi, jeżeli chodzi o posiadanie z wózkiem inwalidzkim czy z wózkiem dziecięcym. Tak? Jest osobny przycisk, ludzie wciskają. My sobie stoimy, siedzimy, czekamy aż się zamkną na ciepłym i tak dalej. A niestety one się nie zamkną, dopóki się nie odblokuje przycisku właśnie z wózeckiem. Niestety nie patrzą, to naciskają, tylko naciskają.
przyznać, no zostało do końca. O, 21. Trochę czasu przelabiałem tą linię.
pewnego okresu czasu bardzo grubo. Też trochę czasu tutaj spędziłem w tej kopalni, nie jako górnik oczywiście, ale handlują szczątkami, tak? Ten to był mój stały teren, tak powiem. Więc to 30 była mi znana nawet jako posadnowi, to dawno. Końcowy przystanek, siłą jeszcze 3. Dużo jest właśnie ciekawostka, dwa autobusy z Katowic przyjeżdżają o jednej porze. Ci rozkłady są po prostu ustawiane przez ludzi, którzy praktycznie tego to wzięto, to objazd też jest podobny z Katowic. Dwa autobusy pojadą troszeczkę innymi drogami, oczywiście zaczynają. Jeżdżą o tych samych polach, no to kto będzie tym jeździł, tak? Komuś, żebyście się dorzucę, no to pojedzie 130, tak? Jeżeli ktoś się wypali na bilek, to ma jeszcze jedną kupę automówki, tak? Chyba, że już na osiedle Witosa, no to już inna kwestia, bo to było 130, wysiąść się na coś na Witosa. W tym momencie to zależy na Katowic. Ale Katowic to już jest gorzej, bo trzeba się na osiedle kochani były. Wreszcie już wziął się na osiedle Witosa, tak? No ale jak to 177 jest to linia wycieczkowa. Ale też ponad bardzo fajnie. Thank you.
nami manipuls w zawodzie. Tym samym dzisiaj jedziemy jeszcze. Do pętli już na pusto. W ogóle zlikwidowali mi tu, na moment nie było. To był hamburger, zawsze jak na hamburgu jeździłem czy to. Po czym jest taka, to zapomnijcie, tak? Czy 121, czy 147, tak? To zawsze był hamburger. Dzwoniłem wcześniej, tak, wysiadałem do autobusu. Zapłaciłem, bo było gotowe, jak przyjąłem chleba, no nie powiem dobre, ale było to. Żeby ktoś zjadł, jak mają w tym, jak teraz z gwałtem, bo nawet w żabkach to kawę nie mają. No i jak już widzicie, autobusów tu od Goma, no i to jedziemy do pędli, tak? Tam co dalej jest, mam tu jednak na garażu i koniec drogi będzie. Dojechaliśmy na Halembę pętlę. Co mogę wam powiedzieć? Ja idę spać, naprawdę. Mam 40 minut, że ja idę spać. Nie wiem, pogoda jest taka, jaka jest. Co mogę powiedzieć? No do zobaczenia gdzieś w czasie. Na pewno już nie w PKN. To na razie, hej.